bezpiecznie. Co jest? Też jesteś Pądziak! Nie, nie jestem Pądziak, ale chyba trochę źle się czuję. Od tego właśnie się zaczyna. Ludzie, ratunku! O! Norman! Co ja mam robić? Co ja mam robić? Zadzwonię po strażaka sama. No nie. Gdzie oni mają telefon? O, chyba tam jest. No tak to w życiu nie wejdę. Muszę dać im jakiś znak. Jest flara. No pięknie. O, ludzie! No to był dopiero koszmar. Śniło mi się, że Norman Price puścił flarę prosto w kosz na brudy i podpalił mi dom. Czyli to nie był sen. Norman Price wystrzelił flarę. Dom Fladów znowu się pali. Norman Price wystrzelił flarę. Uwaga, u Fladów znowu pożar. Elvis, Eli, gasicie ogień od zewnątrz. Penny i ja wyciągniemy wszystkich ze środka. Tak jest. Ach, nie mogę otworzyć. Cofnąć się! Pądziak! Uspokój się, Norman, to tylko ja. Ratunku! Słyszałaś? To chyba Mandy. Dobra, zabierz Mike'a i Normana na dwór. Idę po małą. Połóż się na podłodze i nie zbliżaj się do drzwi, dobrze? Zaraz cię wyciągnę. I już po strachu. Ojej, co tu się stało? A to, że Norman prawie spalił nam dom. I chyba jestem chora. Pewnie złapałaś tego nieszczęsnego wirusa. James i Hannah też leżą w łóżkach. I co, Norman? To nie Pądziaki. Mam go! Mam go! Też mam! A ja oczywiście nie mam zasięgu. I pokonaliśmy Charlie'ego i Mike'a! To co? Wracamy na ląd? Ja nie bardzo wiem, gdzie ten ląd. Słuchaj, nie rozumiem tego programu do nawigacji. No to tam płyniemy, bo tam powinien być ląd chyba. Ty tu dowodzisz? Ale to nie jest nabrzeże! To latarnia morska! I płyniemy prosto na skały! Skały! Skręcaj! Nie panuje nad tym! Straszliwie się fale! O nie! James za burtą! Słuchajcie! James jest w wodzie! I nam odpływa! Ratunku! Nigdzie ich nie widzę! Czekaj! Akcja poszukiwawcza, pierwsza zasada. Im wyżej się znajdziesz, tym więcej zobaczysz. Tom, dawaj wyżej! Są, mam ich! Koło latarni morskiej! James wpadł do wody. Musimy się pośpieszyć. Trzymaj! Spróbuj się złapać! Ała! Nie dam rady! Patrzcie, Wola, mi dwa! No
co ty, a uprząż? Nie ma czasu. Mój egzamin! Spokojnie, już po wszystkim. Pozwól, że ja poprowadzę, a wy trzymać się z tyłu. Dobra, Tom, wciągaj nas! Penny, wszystko gra u ciebie? Pewnie, wszyscy cali. Zabiorę ich z powrotem do miasta. Może mnie ktoś proszę teleportować? Nie ma mowy. Będziesz tu stał i słuchał. Po pierwsze, wziąłeś sobie coś, co nie jest twoje. Po drugie, nikomu nie powiedziałeś, dokąd płyniesz. No wiem, głupie to było, przepraszam. A ty, Sara, bardzo się cieszę, że umiesz sterować, ale to nie znaczy, że możesz sama pływać. Przepraszam, to się nie powtórzy. No i widzisz, wszystko twoja wina. Jak to moja wina? Ja tu jestem gwiazdą. Pożar? Musicie stąd uciekać, pali się! A to dopiero zwrot akcji. Tego się nie spodziewałam. Nie, nie, to nie tak. To nie przedstawienie. Słuchajcie, teraz bez żartów. Pali się, musicie się ewakuować. Uwaga, ośrodek górski się pali, a mój spektakl w ruinie. Ośrodek górski stanął w płomieniach, a przedstawienie kapitana Steela w ruinie. No już, tylko spokojnie. Idziemy jak najdalej od ognia. Tu, tutaj, Cridlington. Ale nie damy rady sięgnąć. Za krótki jest ten wąż. Jasne. No to nie mamy wyboru. Zrobimy to tak, jak za dawnych czasów. Niech każdy skoczy po wiadro. Musimy się ustawić aż do jeziora. Dobra, uwaga. Upewnijcie się, proszę, że nikogo tu już nie ma. Tak jest, robi się. Tom, mamy dość spory pożar w ośrodku górskim. Bierz Wallaby i leć. Jasne, zaraz jestem. Sam, Elvis, Penny, Flynn, 100%. Rada, baba! Na pomoc! Przecież tu James. James? Norman! Już w porządku, spokojnie, chodźcie ze mną. Starajcie się tego nie wdychać. Dobra, postaramy się. Teren czysty, Sam. Teren czysty, Sam. Dobra, możesz zaczynać. Tak jest, przyjąłem. Wszyscy gotowi? Uwaga! Podajemy sobie wiadro tak samo jak w przedstawieniu. Daj, 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 podaj wiadro do kolegi. Daj, 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 w prawo podaj je. Tak, 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 pełne zimnej, świeżej wody. Trzymaj mocno, podaj dalej, pożar zgaśnie. Co? A dlaczego mi ta rzepa tańczy? Ta futrzasta bestia bezczelnie pogryzła moje cudeńko! Musimy powstrzymać Norrisa, bo jak wszystko zje, to jak my zrobimy ten konkurs? No nie, porwał mi najlepszą marchewę! Ojej! Dzwoń po strażaka sama! Na pomoc! No, nieźle. Norris! Norris! Au! James siedzi na wózku z wielką dynią i pędzi bardzo szybko przez park.
James siedzi na wózku z jakąś wielką dynią i pędzi prosto przez park. Koleżanko Phillips, możesz pojechać po sama do parku? Tak jest, kapitanie! Trzymaj, weź Norrisa i zanieś do remizy. A ja lecę ratować Jamesa. Dobrze, robi się. Eli? Gazu za dynią! Spokojnie jesteśmy. Zaraz będzie po wszystkim, słyszysz? Dobra, spróbuj się do mnie powoli przysunąć. Dasz radę? Nie mogę, wujku, bo ja mam szelki, które są przyczepione do dyni. Monty Patty zawsze wiatr w oczy. Słuchaj, musimy się pośpieszyć. Zaraz wjedziemy na klify. O nie, czy ja słyszałem klify? Hej, nie patrz tam, patrz na mnie. Sam, wiatr zatrzasnął drzwi, trzymajcie się! O, no dokąd? Już ty się nie bój, zaraz wróci. Ale wujku, my zaraz spadniemy. A właśnie, że nie spadniemy. Ktoś tu zamawiał podwózkę? A czemu ona jedzie do tyłu? Żeby wiatr nie zatrzasnął nam drzwi, trzymaj się mnie! Cali i zdrowi. Ojej, znowu ten pożarowy pies. Atomowy chłopak znów rusza na ratunek. Ale uważaj na siebie. O nie, psi system biometryczny przypisuje ludzkim osobnikom chyba najgorsze intencje. Że co? A to, że on namierza i atakuje. Hej! Idź sobie! Niewidzialny Super Norman wkracza do akcji tam, gdzie atomowy chłopak nie daje rady! Oj, Norman, ale ty lepiej uważaj! Ale po co ja mam uważać? Jestem niewidzialny, czyli że mogę... Ale jak to? Wy mnie widzicie? Ale no jasne, że widzimy. No co ty? I to znaczy, że... On też mnie widzi! Szybko uciekaj! O masz! Lepiej niech się trzymają z daleka od kanistrów z benzyną! No nieźle. To ja dzwonię po Sama. Norman Price ucieka przed mechanicznym stworem, który stanął w ogniu. Norman Price ucieka przed mechanicznym stworem, który stanął w ogniu. Jest pożarowy 2000! Sprawa może być poważna. Bierzemy Jupitera. Henny, zbieraj się, jedziesz z nami! Tak jest, Sam! Zostańcie tu, dobrze? Nie zbliżamy się, bo to niebezpieczne! Super Norman odchodzi! Przepadł! Skończony! No dobra, psa mamy z głowy. Ale słuchajcie, uwaga! W środku jest sporo benzyny. Dobra, przełączyłam na pianę. I w naszym mieście znów zapanowała cisza i spokój. Dobrze mówię? Bardzo przepraszam, że się naraziłem na niebezpieczeństwo, ale ja niespecjalnie, bo na serio myślałem, że jestem niewidzialny. Przepraszam. Wydaje mi się, że akurat w tej sytuacji należałoby mieć pretensje do psa. Ale... czyli co? Nie moja wina? Akurat nie ma to większego znaczenia. A panowie może porzuciliby koncepcję mechanicznego pieska i stworzyli coś bardziej stacjonarnego, co nie spali miasta w 2 minuty. Nic się, mały, nie przejmuj. Chwilowo nikt ci nie zabiera roboty.
Przestań. A ja i tak wiem, jak się podłącza taką butlę. Ja też wiem. Zostaw, ja chcę. Pani Eli prosiła, żeby niczego nie dotykać. A ty to od kiedy taki grzeczny? Puszczaj. To ja chcę. O nie! O nie! Szybko! Cofamy się, no już! Wszyscy, pod wiatr! No już! James! James! Tutaj! Tutaj jestem! Nic się nie bój! Nie denerwuj się, nic ci się nie stanie! Trzymaj się mocno, trzymasz się i... Teraz prawa stopa powoli w dół. Super, tak jest! Bardzo dobrze, jeszcze kawałeczek i dam radę cię złapać. O to chodzi, brawo! Już zaraz będziesz na dole. Jak będziesz gotowy, po prostu się puścisz. Mam cię. Bo ja chciałem zadzwonić do wujka sama, ale teraz to nie muszę, bo ty jesteś super. No i popatrz, chyba jednak zadzwonimy sobie do wujka sama. Pożar lasu w okolicach młyna nad rzeką. Pali nam się las w okolicach młyna. Silny wiatr, ogień szybko się rozprzestrzenia. Silny wiatr, ogień się szybko rozprzestrzenia. Tak jest, już lecimy. Penny, bierz Jupitera, widzimy się przy młynie. Tak jest, przyjęłam. Dobra, wszyscy cali? Tak! Norman nas uratował! Kazał się odsunąć i stanąć pod wiatr! Moje gratulacje! O, a tego sweterka to już chyba nigdy nie wypiorę. I tak nie pierzesz. Wielka mi różnica. Leci strażak sam! Rzeczywiście, dość szybko się rozprzestrzenia. Eli, będziesz nam regulować ciśnienie wody, dobra? Eli, ze mną! Trzeba załatwić ten ogień. Weźcie Bessie i spotkamy się nad jeziorem. My bierzemy Hydrusa. Robi się, tak jest! A Penny, przygotuj się, bo pewnie będziesz nurkować. Super, przyjęłam! A jak będziemy na miejscu, to nie rzucaj się zaraz na tę swoją packę i nie pchaj się przed kamerę, dobra? Nie wiem, co jest. Coś nie idzie. Ale musimy go wyciągnąć. On tam ma pełno wody. To może Feniks? Feniks na pewno by dał radę, ale nie zdąży tak szybko dojechać. Ale jest coś, co może i byłoby w stanie wyciągnąć spod wody taką łódź.
I bardzo was proszę, zostańcie tutaj! Zachowujemy bezpieczną odległość od wody, jasne? No ale gdzie mój rekin 2000? Podejrzewam, że odpoczywa sobie właśnie na dnie jeziora. A niech to! Szykuj się, opuszczam! Powoli do góry! I już po strachu. Jesteś bezpieczny. Dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Zły duch wyciągnął Normana Price'a przez okno z pociągu. Norman wisi na drzewie i nie może zejść. No nic, niech żyje Ponty Pandy. No już spokojnie, zaraz będziesz na dole. Tak jest. Gdyby nie ty, nie wpadłbym na to, że latawce mogą być niebezpieczne. Ale jakie znowu latawce? Kręciliśmy taki bardzo spektakularny i magiczny film, wyobraź sobie. Na przyszłość bardziej uważaj. Jak coś sobie zrobisz, to przestanie być magicznie. A na to ja nie chcę patrzeć. Czarodziej Wally zmierzy się ze złym czarodziejem w wielkiej i ostatecznej bitwie supermagii. Twoje zaklęcia nie robią na mnie wrażenia, lordzie jaszczurzogłowy. Poważnie? Lodowa bulokadabra! Makaronowa galareto kadabra! No co, no? Z czego się śmiejecie? Ej! Przepraszam, nie chciałam. Po prostu ta magia jest jakaś mało magiczna. Tak? Chcecie magii? To ja wam dam magię. Ogniowe efekty specjalne! A masz, lordzie jaszczurzogłowy! Co, gdzie to? O nie, dzwonię po wujka sama! Hej, dzieciaki, to co? Machamy bioderkami? W żadnym wypadku! Przykro mi, nie mam pojęcia, jak to wyłączyć. A to ma w ciało. Liczyłem, że jak się zorientuje, to wróci. Posłuchaj, ty niewydarzone elektroniczne pudło. Masz się wyłączyć. Rozkaz kapitana. Przykro mi, Norisku, nie dzisiaj. Dziś nie da rady. Ja ci zaraz pokażę. Nie, kapitanie, to nie jest chyba dobry... Imprezka na basenie? Nie ma sprawy. A niech mnie splątane węże. Ale tropiki. Okej, czarodzieje tak się pobili, że rozmiecili w górach ogień. Szybko się rozprzestrzenia. Czyli zapowiada się interesujący dzień. I już, po strachu. Zimne ognie plus sucha trawa? Raczej kiepski pomysł, prawda? Naprawdę nie chciałem. Przepraszam, liczyłem, że wyczaruję trochę magii. No i wiesz. Ty wiesz, co by było na serio magiczne? Gdybyś aż do wieczora nie wpakował się w żadne kłopoty. W finałowej scenie nikomu nic się nie stanie, obiecuję. Aha, chciałbym ci wierzyć. I w końcu wielka scena latania na miotłach. Ujęcie pierwsze... Czekaj, ta tyrolka jest strasznie wysoko. Efekty specjalne to podstawa, bez efektów nie ma filmu. Pokaż im, przyjacielu! A co robi ta owca? Co? Owca? Ja nie wiem, ale chyba wcina linę. Nie! Idź sobie, paskudo! Nikt cię tu nie zapraszał! Nie możesz sobie rzuć gdzieś indziej! Dawaj, Tom, pamiętaj! Jesteś dzikusem! Sobie uszkodziłem! Nie dam rady się wspiąć! No to chyba dzwonimy po strażaka sama, co?
Nie, no, stąd to ja nic nie widzę. Ja niestety też nie. A ja owszem, bo mam Lunetixa 2000. I co oni tam robią? Z tego, co widzę, nadal szukają zabawki dla małego księcia. Natomiast nasza sprytna Dilis ewidentnie wcisnęła im swoje ogórki z przeceny. O, to jej się udało. Każdemu ostatnio wciskała, bo kończy się data ważności. Słuchajcie, wychodzą. Tom Thomas utknął na skalnej półce. Uszkodzony bark, nie może się ruszyć. Tom Thomas utknął na skalnej półce. Uwaga, ma uszkodzony bark. Tak jest, przyjąłem. Kapitanie, skoro Tom nie może się ruszyć, to kto po niego poleci helikopterem? Słuchajcie, może ja się przydam. O! Podrzucę cię najbliżej, jak się da! Dobra, prawie! O, bardzo ci dziękuję. Źle to się mogło skończyć. I już nigdy nie spotkamy księcia. Zanim dojedziemy do miasta, dawno go już nie będzie. No ale kto? Co? Ale... Może kogoś podrzucić do Pontypandy? Serdecznie witamy w Pontypandy, wasza książęca wysokość. Brawo! No pięknie się spisaliście. Mali harcerze wykazali się naprawdę wielkim duchem. Tajemnicza grupa ludzi wypadła z łódki podczas próby nawiązania kontaktu z księżycem. Lecę do Centrum Ratownictwa Wodnego. Zdecydowanie marzy mi się urlop. Silny ten wiatr dzisiaj. Boję się, że mogło ich nieźle wywiać. Popłyniemy na północ. Sam powinien gdzieś tam być. Dobra, kierunek północ. Na pomoc! Pomoc! Pomocy! Trzymajcie się, już do was płynę. Patrz, sam puścił flarę. Płyniemy! Strażak Sam! Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że cię widzę. Jak tam wszyscy cali? Pewnie, że cali. Trochę nam tylko mokro. Dobra, już płynie pomoc. Trzeba was jak najszybciej wyciągnąć. Nawet dziecko wie, że nie wypływa się łodzią w środku nocy, nie mówiąc nikomu ani słowa. I nie wzięliście żadnych kamizelek ratunkowych, jak tak można. Po prostu nie pomyśleliśmy. Mieliście szczęście, że Hanna i Norman was wytropili. Gdyby nie oni, siedzielibyście tam do rana. Przykro mi bardzo, że nasze małe stowarzyszenie przysporzyło takich kłopotów. Ty to słyszałaś? Właśnie się przyznali. Wiedziałem, że mają tajne stowarzyszenie. Chcieli sprowadzić księżycowe ludy do Pontypandy, ale my, czyli Archiwum Z, pokrzyżowaliśmy im plany. O nie, w żadnym razie. Jakie znowu księżycowe ludy? Oni po prostu obserwują gwiazdy. Aha, gwiazdy. A ty co? Skąd to nagle wiesz? Skąd wiesz, agentko Sparks? W końcu pracuję w Archiwum Z, agencie Price. A tak serio, to pogrzebałam im w komputerze. No dobrze, ale po co te tajemnice? Bo odkryliśmy nową gwiazdę i pierwsi chcielibyśmy nadać jej jakieś imię. Tak też podejrzewałam. No ale niestety na stronie obserwatorów gwiazd napisali, że tę waszą gwiazdę odkryli już miesiąc temu.
Niemożliwe. Aha, Archiwum Z rozwiązało kolejną zagadkę. No właśnie, Sam, a może ty chciałbyś się do nas przyłączyć, co? Mendy i koń zeszli ze szlaku i utknęli na skalnej półce w lesie za krzyżówką. Nie zakop się, jedziemy w teren, może być trochę grząsko. Mandy, coś ci się stało? Sam gotowy. Nosze też gotowe. No to jedziemy. I jak tam koń? Na początku bardzo się bał, ale ja go głaskałam i mówiłam, że będzie dobrze. O, jaka mądra dziewczynka. Proszę, jaka spokojna bestia. Sprawdźmy, czy nic mu nie jest. No to uwaga. Tak na wszelki wypadek, dla bezpieczeństwa, położysz się na noszach, dobrze? Spróbuj się nie ruszać. Och, koń cały i zdrowy. Halo, Penny, spuszczaj uprząż. Ojej! Ten hałas pewnie go wystraszył. Zaczekaj. No już, już. Słuchaj, ja będę uspokajać konia, a ty zapniesz mu tę uprząż. Ale proszę cię, powolutku. Ach, grzeczny konik. Nie ma się czego bać. Dobra, koń w powietrzu. Dzięki za pomoc. A może jeszcze fasolki? Dzielni kowboje. Ja chyba więcej nie zmieszczę. O, proszę, proszę. W końcu jesteśmy w komplecie. I mamy gości, jak miło. Siadajcie, zapraszamy. Tak serio? To ja nigdy nie jeździłam na koniu. Przepraszam, że panią oszukałam. Kochanie, koń to przecież żywe zwierzę. Wiesz, że to się mogło źle skończyć. To ja może bym się pouczyła. Bo okazało się, że ja chyba lubię konie. Był sobie raz pewien kowbojski duch. Nikt go nie widział, lecz każdy czuł. Te jęki złe znał już cały las. Jęki i wycia i bucha! Wiesz, co ci powiem? Może dość już tych strachów na dzisiaj. Nie, czekaj! Tylko go nie strasz! Chyba mamy większy problem. Biegnę po tatę. Zamknięte. Pułapka. Hej, no już, zróbcie coś. Dzwonię po strażaka Sama. Sam, bo ja wybrałem ci ten mundur, ale trochę mi chyba nie wyszło. Ale no patrz tylko, jak ładnie pachnie. Bardzo ci dziękuję, chyba niewiele. W domu Fladów wybuchł pożar. Mandy, Hanna i Norman nie mogą się wydostać. W domu Fladów pożar. Mandy, Hanna i Norman nie mogą się wydostać. Serio, dom mi się pali? Znowu? Strażak Sam, Len, Norman, Mandy, Hanna, bardzo was proszę, odsuńcie się od drzwi, dobrze? To co, możemy? Oczywiście. Uwaga, wchodzimy! Dajcie mi rękę! Zatykajcie usta i powoli. Dacie radę. Zaprowadzę was do drzwi.
Bardzo dobrze, teraz prościutko na dwór do Jupitera. Sam, bo tam jeszcze został ten kot. Dobra, dzięki, poszukam. Dzwońcie po Lizzie, niech sprawdzi, czy wszystko gra. No i już po pożarze. Jak tam ten śmierdziuch? Nic mu nie jest. Wszystko gra. I wyobraź sobie, że nawet ma właściciela. To pani Chen. Zaraz ma przyjechać do kliniki. No i co? I w końcu nie wiemy, kto ukradł ten cały diament z Pinsy Ponsy. O, ja wiem, widziałem. To ten zły pułkownik Ketchup. A nie, 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 może jednak Lady Pifflington. Albo ten śmieszny profesor Pudlowłosy. To ja chyba jednak sam sobie obejrzę, dzięki. Uważaj! Zobacz, tam leży jakieś drzewo! O, ostatnim razem go nie widziałam! No czyli kiedy? Z 10 lat temu? O nie. Hamuj, mamu, hamuj, hamuj, hamuj! No przecież hamuj! To co? Chyba sobie jednak dzisiaj nie polatam. Musimy wezwać strażaka sama. Norman i Dilly z Price utknęli w samochodzie na czubku drzewa nad przepaścią w środku lasu. A niech to. No i jak tam kadeci, wszyscy gotowi? Kto się chce przelecieć helikopterem? Będzie super! Fantastycznie! Uwielbiam helikoptery! Norman i Dilly Price utknęli w samochodzie na czubku drzewa nad przepaścią w środku lasu. Elvis, chodź tu! Tym razem będziesz mi potrzebny. Przykro mi. Wracamy do środka. Co? Ale czemu? Dlaczego? Oczywiście Norman Price musiał nam wszystko popsuć. Tom, jesteśmy gotowi. Daleko jeszcze? Odbiór. Kawałeczek, już ich widzę. Odbiór. Nie wiadomo, co z samochodem. Najpierw go zabezpieczę, a potem będziemy wyciągać Normana i Dillys. Sam, Elvis, opuszczam was, gotowi? Samochód bezpieczny, Norman Dillys, już po was idziemy. Dobra, delikatnie otworzymy teraz drzwi. Spróbujcie się nie ruszać, dobrze? Zaczynamy. 1, 2, 3. A teraz zanurkujemy sobie do środka i ostrożnie wepniemy was w uprząż. Gotowi? Super! Wszystko gra! Tom, odbiór! Możesz wciągać! Penny! Jeśli chcemy ratować samochód, to zdecydowanie przyda się Feniks. Odbiór! Norman Price siedzi na koniu, który zakopał się w grząskim, paskudnym błocie. Norman Price siedzi na koniu, który zakopał się w grząskim, paskudnym błocie. Przyjąłem, kapitanie. Niech Eli bierze Feniksa i widzimy się na miejscu. Będziemy ratować dzieciaka na koniu. Pojedziesz z nami, dobrze? Oczywiście. I ktoś jeszcze by się przydał. Arnold! Chodź, chodź, nie ma czasu.
Eli, pamiętaj, żeby wyłączyć syrenę. Nie chcemy wystraszyć zwierzaka. Jasne, Sam. Zrozumiałam. Ściągnijcie mnie stąd! A w ogóle w telewizji to lepiej wygląda. Eli, podjedź jak najbliżej. Ja zajmę się Normanem. Potem powolutku będziemy wyciągać konia. Arnold, spróbujesz go uspokoić. Serio? No pewnie, poradzisz sobie. Cześć, jestem Arnold i w ogóle nie ma się czego bać. I już po strachu. Wracamy na ląd. Feniks zaraz cię wyciągnie. Słuchaj, nie wiem, czy wiesz, ale ten Feniks to terenowy wóz z napędem na 4 koła. Dobra robota, kolego. Dzięki za drugą szansę. Naprawdę dzięki. Świetnie się spisałeś. Gdybyś szukał pracy, zapraszam serdecznie. Norman, chciałbyś nam może coś powiedzieć? Tak, bo to wszystko przez tego konia. Gdyby nie koń, to bym wygrał. Znaczy się, ja bardzo wszystkich przepraszam. Chciałem po prostu pokonać Jamesa. Jak się okazuje, mały, to był kiepski plan. Bo odznakę dostanie ten, kto potrafi posługiwać się mapą. Brawo, braciszku! Naprawdę znasz się na rzeczy! Ojej, Saro, nie wiedziałem, że mam taką super siostrę. Śmieszne, co? Zazwyczaj to ja wpadam. O matko! Mandy, rzuć im koło ratunkowe! Dobra, to ja lecę po Bena. Stój! Bena nie ma! Popłynął na wyspę, wróci wieczorem. Trudno, dzwonię do wujka sama. Phyllis Price wpadła do wody, a wraz z nią Hannah, James i ogromny tort urodzinowy. Phyllis Price wpadła do wody, a wraz z nią Hannah, James i ogromny tort urodzinowy. Penny, musimy pędzić do Centrum Ratownictwa Morskiego. Elvis, spróbuj wyciągnąć kapitana z poduchy. Tak jest, przyjęłam. Zajmiesz się Dillis. Ja wyłowię Jamesa i Hannę. Jasne, robi się. O, torcik mi się chyba roztopił. Dillis, zostaw ten tort. Zrobisz nowy. Łap koło. Sam, najpierw ratuj Jamesa. Dam sobie radę. Potrafię pływać. Jasne, ale jesteś pewna? Oczywiście. A gdzie Hanna? Hanna? Uratowałam Jupitera! Trzymam się! O, mój drogi! I tak pędziłam po ulicy prosto w kierunku nabrzeża, a potem ciach do wody i tak... Przepraszamy, że popsuliśmy ci taki super prezent. I że wpadliśmy do wody, też przepraszamy. Kochani, zapamiętajcie sobie na zawsze, że wyścigi mogą się źle skończyć, zwłaszcza w okolicach wody.
W imieniu naszego skromnego miasteczka i jego mieszkańców chciałbym podarować mojemu kochanemu bratu coś absolutnie i zupełnie wyjątkowego. Oczywiście życzymy ci wszystkiego najlepszego, ale tak naprawdę chcielibyśmy podziękować ci. Patrzcie, jedzie do nas nowy smok! Stop, niech pan tam zaczeka. Wie pan, jestem królem smoków, chcę mieć wielkie wejście i zrobić wrażenie. O, no tak, prawdziwy smoczy król będzie miał prawdziwego smoka. Przed takim królem wszyscy padną na kolana. Patrzcie na to i podziwiajcie. O, rety, ale smoczysko. Fantastyczne. A czemu się pali? Co? Wow. Jedzie prosto na nas! O rety! Teraz to już pędzi prosto na stację! W tej sytuacji dzwoni po strażaka sama. Wielki zielony smok zaprószył ogień w parowozowni. Kto by się spodziewał? Wielki zielony smok zaprószył ogień w parowozowni! Przecież tam jest moja Bessy! Czy Bessy? Pożar ugaszony, kapitanie, a Bessy... Bessy cała i zdrowa. O, kamień spadł mi z serca. To ci dopiero numer. Wprawdzie nie zdążyłem na to całe wasze szkolenie, ale za to mogłem powalczyć z wielkim zielonym smokiem. Jak prawdziwy rycerz. O, niech mnie coś czuje, że Normanowi się tym razem mocno dostanie. Od sama? Nie... Nie od sama. Normanie Price! Nie wierzę, że o mały włos wysadziłbyś wóz kapitana, Nelly! Jeśli można się wtrącić, Bessy! Że o mało co nie wysadziłeś Bessy w powietrze! Ja przepraszam, naprawdę, ale ja niespecjalnie, przysięgam! Oczywiście, że to był wypadek, ale dzieciom nie wolno bawić się zapałkami. Zapamiętaj to sobie i to na całe życie. I jak sytuacja? Udało się? Zmieściły się do pieca? Ledwo, ledwo. Trochę się musiałam posiłować. Cudownie! To dzwonię do dziadka i przekazuję, że wszystko gotowe. O nie, stój! Dziadka sobie daruj! Dzwoń po strażaka sama! Dwa pożary piekarników w kawiarence u Bronwyn. Uwaga! Dwa piekarniki palą się w kawiarence u Bronwyn. Penny, bierzcie z Arnoldem Wenus. My jedziemy Jupiterem. Tak jest, robi się. Arnold, odetniesz zasilanie, dobrze? Penny, polecisz gasić pożar na górze. Tak jest, robi się. Zasilanie odcięte. Zjechał!
Sam, popatrz, udało się! W końcu wykiełbasiłem się z tego stroju! Jestem gotów, mogę brać się za pożar! Przykro mi, ale się spóźniłeś. Już po pożarze. Nie, to jeszcze nie koniec! Jak to? Bo ja też wstawiłam u nas w domu sporo pizzy i ustawiłam maksymalną temperaturę. O nie! Jeśli u niej też się pali? Spokojnie! Elvis na ratunek! Butla pełna. Blend 100%. Zasilanie odcięte. Bardzo wszystkich przepraszam. To ja zmusiłem dziewczyny, żeby wsadziły tak dużo do piekarników. Trochę się za bardzo rządziłem. Trochę? Posłuchaj, wiem, że chciałeś pomóc dziadkowi, ale należało w tej sytuacji zaczekać na rodziców. To też moja wina. Powinniśmy ich jednak lepiej pilnować. Co teraz będzie? Przecież taka gala bez jedzenia nie ma sensu. Nie, gdzie ten pies się podział? O! Hej, panna słodka szprotko. Nie bój się, mała, uratuję cię! Jestem tu, psinko, już do ciebie płynę, bo ja świetnie pływam, wiesz? Mam nawet sprawność pływaka. Panna słodka szprotka strasznie szczeka. Czekaj chwilę, panno słodka szprotko! Czekaj na mnie! A to brzmiało jak Norman! Najwyższy czas wezwać strażaka sama. I już. Wszystko się trzyma. Bardzo ci dziękuję. Jutro zwrócimy to wszystko do sklepu. Proszę, kolego. Ostatnia deska. Norman i panna słodka szprotka wpadli do rzeki i porwał ich prąd. Panna słodka szprotka i Norman wpadli do rzeki i porwał ich prąd. Elvis, bierz Saturna! Zjadł mi kiełbaski. Spokojnie, znajdziemy ich. Uwaga, szykuj się, Saturn. Lecisz. Jest, tam jest. Norman, trzymaj, złap się tego. Elvis, odbiór! Mamy Normana, ale nigdzie nie widzę psa! Mam psa sam! Saturn go znalazł! Płynie prosto? Prosto do oceanu? Bez szans, nie zdążymy! Zdążymy, jeśli pomkniemy skrótem! Penny, szykuj się! Elvis, odbiór! Panna słodka szprotka bezpieczna i... ojej, straszliwie mnie liże! Hej! Nie, do mnie! Do mnie! Nie, w moją! Rusz się w moją! Proszę pani, prawdopodobieństwo uniknięcia wypadku na łące pełnej owiec wynosi 1 do
statystyki mnie nie interesują. Ratunku, ja chcę do mamy! Słuchajcie, spróbuję do nich przeskoczyć! Wyłączyłem silnik, ale nadal nie ma pani hamulców i pędzi pani prosto w ruiny! Elvis, spróbuj zarzucić lasso i spowolnić autobus! W sensie... Tak! Wyciągaj lasso i spętaj autobus, kowboju! Penny, wciskaj hamulec! Bardzo ci dziękuję. Udało się dosłownie w ostatniej chwili. To temu panu proszę dziękować. Zanim wsiądziemy do pojazdu, musimy się upewnić, że jest w pełni sprawny. A jeśli ta pompa hamulcowa znalazła się poza autobusem, to znaczy, że jednak nie był sprawny. Panie Trevorze, bardzo pana przepraszam. Na całe szczęście nic się nie stało, a ja sobie trochę pobiegałem. Cieszę się, że jesteście cali i zdrowi. Następnym razem nie będę was tak pośpieszać. Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Świetna robota, moi drodzy. Dziękujemy. A jeśli chodzi o ciebie, Cridlington... Tak, kapitanie? Na lasach to ty się zdasz jak nikt, kowboju. Postrażak zawsze postępuje tak, jak na prawdziwego strażaka przystało. Super szpieg, scena 57. Pojedynek w kryjówce wroga. Akcja! O, to pan, panie Pond. Od dawna na pana czekałam. Glowfingers, stara dobra przeciwniczka. O nie, to pułapka! Numer dwa. Proszę związać mojego więźnia. I cięcie! Związać mojego dublera! Robienie filmów już mi się nie podoba. To też mi się nie podoba. Czy ty musisz ciągle narzekać? Prosta sprawa, masz tylko wziąć lupę, nakierować promień słońca na linę i przepalić więzy. O tak, łatwe. Łatwe? Łatwe. Akcja! Cięcie! Cięcie! I znowu trzeba dzwonić po sama! James Jones uwięziony w garażu pełnym butli z benzyną. James Jones uwięziony w garażu pełnym butli z benzyną. Wybacz, kochany. Pali się benzyna. Woda odpada. Użyjemy piany. Tak jest, robi się! Penny, ja pójdę pierwszy. Ty leć odłączyć zasilanie. Nic ci nie jest?
Na szczęście nic. Nie wiem, czy należy trzymać w garażu butlę z benzyną. To bardzo ryzykowne, przyjacielu. Oczywiście, że masz rację, przepraszam. Obiecuję, że na przyszłość będę mądrzejszy. A ty, Normanie Price, jak będziesz kręcił następny film, proszę wziąć do pomocy kogoś dorosłego. Dobrze, oczywiście, tak. Jeszcze raz przepraszam. Posłuchaj, szukaliśmy już chyba wszędzie. Ja naprawdę powinienem wracać. Nie! Proszę, jeszcze chwilę. Jeśli go nie znajdziemy, mama będzie niepocieszona. Jeśli nas pan zostawi, nigdy sami nie wrócimy. To taki biedny, mały, ranny lisek. Naprawdę nie chce pan być bohaterem? Co się stało? Coś ci wpadło do oka? Patrzcie, tam na górze. Coś dużego i czerwonego. I to się rusza. Mamy lisa! Zaraz go złapię! Nie ma mowy! Nie widzisz, jakie wysokie drzewo? Ja to zrobię, dobrze? W końcu jestem waszym zastępowym, tak czy nie? Szkoda tylko, że musiałem wsunąć tyle tych kotletów. Jeszcze trochę! Świetnie panu idzie! Teraz! Teraz trochę w lewo! Tak jest! Udało się! A kiedy to nie lis? Jak to nie? To zwykły latawiec. O ręce, nic panu nie jest? Wszystko... Musimy dzwonić po strażaka sama. Z przyjemnością oznajmiam, że radar jest w 100% zdrów. Hurra! To świetnie, ale ja czegoś nie rozumiem. Naprawdę ostatnio bardzo dziwnie się zachowywał. Ale jest zdrów jak ryba. Brawo, maluchu! Zasłużyłeś na swoją ulubioną czekoladkę. Elvis, nie wolno! Po czekoladzie psy ciężko chorują. Przyznaj się, często dawałeś mu czekoladę? Ja? Często? Nie. Może czasami. I wszystko się wyjaśniło. Trevor Evans zwisa z urwiska i może spaść w każdej chwili. Trevor Evans zwisa z urwiska i może spaść w każdej chwili. Penny, weźmiemy Venus i pojedziemy razem. Elvis, dzwoń po Toma, niech bierze Wallaby. Tak jest, przyjąłem. Trzymaj się tam, mały. Jestem z ciebie taki dumny. Niech się pan trzyma! Będzie dobrze! Sam już jest! Dzięki, mały! Widzę go! Niech to! Mam cię!